Stypendia wręczane z rąk prezydenta miasta Głogowa to już tradycja. Dnia 7 czerwca nasi najlepsi odebrali w Głogowskim Ratuszu te właśnie wyróżnienia. Gratulujemy wszystkim stypendystom i zapraszamy na krótką relację z tego wydarzenia. Dziękuję, że znaleźliście Państwo czas, żeby wziąć udział w tej uroczystości. Proszę Pana Prezydenta o zabranie głosu. Drodzy uczniowie, rodzice, nauczyciele, opiekunowie, witam serdecznie w Murach Głogowskiego Ratusza. Cieszę się, że możemy spotkać się na tak wspaniałej uroczystości, jaką jest wręczanie stypendiów prezydenta dla najbardziej uzdolnionych, dla najlepszych uczniów, którzy oprócz tego, że mają świetne wyniki w nauce, również osiągają różnego rodzaju wyniki, świetne wyniki, startując chociażby w zawodach sportowych, biorąc udział w olimpiadach, zawodach, przedsięwzięciach, udzielając się społecznie, udzielając się na rzecz osób innych. To naprawdę budujące, że mamy tak wspaniałych młodych ludzi w naszym mieście, naszych mieszkańców, którym z przyjemnością na chwilę wręczę stypendia. Życzę Wam, aby ta wiedza, którą zdobywacie, to doświadczenie pomogła Wam w przyszłym życiu, abyście korzystali z niej maksymalnie. Na pewno to pomoże Wam w edukacji dalszej, w szkołach ponadgimnazjalnych, na studiach uprawnionych. Życzę Wam z całego serca. Jeszcze raz gratuluję serdecznie tych wspaniałych wyników. Gratuluję także Waszym rodzicom, opiekunom. Gratuluję nauczycielom tak wspaniałych wychowanków, jakimi jesteście właśnie Wy. Przejdźmy teraz może do tej najprzyjemniejszej części, czyli wręczania stypendiów, właściwie dyplomów, bo pieniążki, jak zdążyliście się chyba zorientować, na kontach już powinny się znaleźć. Zatem, żeby dopełnić formalności, w tej chwili przystąpimy do wręczania okolicznościowych dyplomów. Zapraszam. Chciałbym jeszcze raz serdecznie Wam pogratulować tych wspaniałych wyników, życzyć dużo szczęścia, a ponieważ wakacje już za pasem, już wszyscy na pewno je czujecie, życzę Wam, aby były one niezapomniane, abyście te zasłużone wakacje wypoczęli, tak żeby od września, ewentualnie za niektórzy od października, bo jeżeli skończyli już szkołę średnią, rozpoczęli nową edukację, którą będziecie, jestem przekonany, świetnie spędzicie ten czas na zdobywanie dodatkowej wiedzy, dodatkowych umiejętności, które Wam się w życiu przydadzą. Życzę Wam z całego serca dużo zdrowia, szczęścia i jeszcze raz rodzicom, opiekunom, nauczycielom, dyrektorom gratuluję tak wspaniałych wychowanków. Wszystkiego dobrego. Krótka relacja z wycieczki sekcji GIM TV do Wrocławia. Udaliśmy się tam w ramach nagrody w konkursie Babciu nie oddawaj pieniędzy, to nie akcja policyjna. Nagrodą było zwiedzanie Teatru Muzycznego Capitol, ale od strony kulis. To było bardzo ciekawe doświadczenie. Nie obyło się również bez akcentu sportowego, czyli parku trampolin. Zobaczcie, jak się bawiliśmy.